Witam. Dzisiaj chciałem wam pokazać taką roślinę. Ona się nazywa wrotycz. Tutaj to widać. Tutaj takie listki ma. Ona rośnie dosyć wysoko. Ja już ją akurat ściąłem, musiałem ją z pola przynieść. Była troszkę daleko od domu. Nie rosła mi przy domu. Także tak, tą roślinkę trzeba sobie bardzo szybko wysuszyć. W każdym bądź razie. Bo ona nam bardzo szybko będzie się... taka brunatna się zacznie robić. I to wtedy już nie będzie przydatne do użycia. Suszymy to tylko do 35 stopni w ciemnym miejscu. Jak najszybciej, żeby to wysuszyć. Wrotycz jest taką rośliną, no jak gdyby pół na pół. Jedni mówią, że ona jest trująca, drudzy mówią, że dawka robi, że ona jest trująca. Czyli tutaj z umiarem trzeba tego stosować. Wrotycz, no powiem wam tak, no on ma bardzo dużo substancji w sobie przeciwzapalnych, silnie odkażających, przeciwroztoczowych, przeciwrobaczych, przeciwbakteryjnych, przeciwwirusowych, przeciwgrzybicznych, przeciwalergicznych, przeciwhistaminowych, przeciwbólowych. Ma tego dosyć dużo, takich różnych właśnie fajnych substancji w sobie. Dlatego tutaj no, trzeba też z rozsądkiem do tej rośliny podejść, bo ona ma naprawdę bardzo silne działanie. Warto zrobić sobie też wyciągi alkoholowe. Wyciągi na oleju z tego, z tej rośliny. Wrzucę wam jeszcze do opisu właśnie taki dodatkowy link tutaj na ten temat tej roślinki. Tam jest dużo, dużo więcej informacji, bo nie będę przeciągał tego filmu, żeby się nie zrobił za długo. Także możecie sobie sami o tym dalej poczytać, co tam jest. W każdym bądź razie jest też bardzo fajnie działa na choroby tak jak właśnie autoimmunoagresywne, jakby to powiedzieć, typu łuszczyca i tak dalej. Warto sobie tutaj zrobić jakiś wyciąg na oleju, czy wyciąg na alkoholu z tego wrotyczu i właśnie stosować to na to. Ponoć bardzo fajnie to na to działa. Też i przy grypie ponoć jest dobre. No. Tutaj co jeszcze do wrotycza wam powiedzieć. Nim jest substancja ta trująca, ta zwana tujon. Ona się tujon nazywa. Tutaj wyszło w badaniach, że ona jest właśnie podobna do kanabidoidów, czyli podobna do konopia indyjskiego. Ma podobne działanie do tego. Także no, tutaj trzeba będzie też uważać z tym, żeby nie przesadzić, bo ten tujon jest właśnie tą trującą substancją w tej roślinie. Że tutaj małymi dawkami. W tym linku, którym wam rzucę, macie wpisane dawkowania, co i jak i do czego. Także warto się tym zainteresować. Ja sobie narwałem, no i sobie zrobimy teraz wyciąg z tego alkoholowy i wyciąg z oleju. Będę zaraz na miejscu robił, ale to wrzucę w następny filmik. Także tyle na dziś, pozdrawiam.